Odrodzony. Azir kroczył pokrytą złotem drogą imperatora. Potężne posągi pierwszych władców Shurimy, jego przodków, uważnie obserwowały każdy jego ruch. Pierwsze promienie wschodzącego słońca sączyły się pomiędzy budynkami. Najjaśniejsze gwiazdy wciąż świeciły nad głowami, ale słońce wkrótce zacieni ich blask. Nocne niebo nie wyglądało tak, jak Azir je zapamiętał. Gwiazdy i ich konstelacje nie były tam, gdzie być powinny. Minęły tysiące lat. Z każdym krokiem Azira jego ciężki kostur wydawał samotny dźwięk odbijający się echem po pustych ulicach stolicy. Kiedy ostatnio szedł tą drogą, straż honorowa złożona z 10 000 elitarnych wojowników podążała jego śladem, a wokół rozbrzmiewały radosne wiwaty mieszkańców miasta. Miała to być chwila jego chwały, ale została skradziona. Teraz było to miasto duchów. Co się stało z jego ludźmi? Imperialnym gestem Azir nakazał piaskom leżącym wzdłuż drogi unieść się, tworząc żywe posągi. To była jego wizja przeszłości, ożywione echa Shurimy. Piaskowe figury patrzyły naprzód z głowami pochylonymi w stronę słonecznego dysku wiszącego nad podestem wyniesienia. Wisiał nieruchomo, deklarując się chwałą i potęgą Imperium Azira, choć nie było już komu na niego patrzeć. Córa Shurimy, która przebudziła go ze snu, zniknęła. Czuł ją na pustyni. Połączyła ich krew. Gdy Azir kroczył drogą Imperatora, piaskowe echa jego ludzi prowadziły go do słonecznego dysku, a ich radosne miny przeradzały się w grymas przerażenia. Usta zamarły otwarte w cichym krzyku. Ruszyli do biegu, potykając się i upadając. Azir obserwował to w milczeniu, z rozpaczą obserwując ostatnie chwile życia jego ludzi. Pochłonęła ich fala niewidzialnej energii. Obrócili się w proch i odlecieli razem z wiatrem. Co poszło nie tak z jego wyniesieniem, że doszło do tak wielkiej katastrofy? Azir wytężył wzrok. Maszerował silniej, stawiając każdy krok. Dotarł do schodów wyniesienia i wspinał się po nich, przeskakując co 5 stopni. Tylko najbardziej zaufani żołnierze, kapłani i członkowie rodziny królewskiej mogli wejść na schody. Drogę wytyczały mu piaskowe postacie poddanych z uniesionymi głowami, zaciętymi minami i cichym lamentem. Wkrótce także i oni zniknęli razem z wiatrem. Biegł, pokonując stopnie szybciej niż jakikolwiek człowiek. Jego szpony wbijały się w kamień, tworząc w nim głębokie wyżłobienia. U jego boków wznosiły się piaskowe figury, które chwilę później znikały. Dotarł na szczyt. Tam zobaczył krąg obserwatorów, najbliższych pomocników, doradców i najwyższych kapłanów. Swoją rodzinę. Azir padł na kolana. Jego rodzina stała przed nim, poznawał dobrze każdy szczegół wszystkich postaci. Jego brzemienna żona. Nieśmiała córka, ściskająca dłoń matki, jego syn już prawie dorosły. Azir z przerażeniem obserwował, jak zmienia się wyraz ich twarzy. Choć wiedział, co się stanie, nie mógł odwrócić wzroku. Jego córka ukryła twarz w falbanach sukni matki. Syn chwycił za miecz, krzycząc z całych sił. Jego żona otworzyła szerzej oczy, w których malowała się rozpacz i żal. Potężna energia obróciła ich w nicość. Azir nie mógł tego znieść, ale do jego oczu nie napłynęły łzy. Jego mistyczna forma okradła go z możliwości wyrażania smutku. Z ciężkim sercem wstał z ziemi. Pozostawało pytanie, jak zachowano jego rodowód, bo co do jego przetrwania nie było wątpliwości. Czuł echo odbijające się w powietrzu. Szedł naprzód, zatrzymując się krok przed podestem i obserwował powietrzną retrospekcję wydarzeń. Widział siebie w formie śmiertelnika, wznoszącego się w powietrze pod słonecznym dyskiem. Ramiona miał rozpostarte, a plecy wygięte w łuk. Pamiętał tę chwilę. Wypełniła go energia i jej boska moc. Z piasku ukształtowała się nowa osoba. To jego zaufany niewolnik, Zerat. Jego przyjaciel wypowiedział bezgłośnie tylko jedno słowo. Azir patrzył, jak jego własna postać roztrzaskuje się niczym szkło, przemieniając się w wir piasku. Zerat, powiedział Azir.
Mina zdrajcy była nieodgadniona, ale Azir widział w nim wyłącznie mordercę. Skąd wzięła się ta nienawiść? Azir nigdy nie zdawał sobie z niej sprawy. Piaskowy obraz Zerata uniósł się wyżej. Energia słonecznego dysku skupiła się na jego postaci. Elitarni strażnicy ruszyli w jego stronę, ale przybyli za późno. Potężna fala piasku zniszczyła wszystko, czym kiedyś była Shurima. Azir stał samotnie pośród zamierającego echa przeszłości. Tak zginęli jego ludzie. Azir odwrócił się w chwili, gdy pierwsze promienie brzasku uderzyły w słoneczny dysk. Widział już wystarczająco. Piaskowy obraz przemienionego Zerata padł za jego plecami. Wschodzące słońce odbijało się od pięknej złotej zbroi Azira. W tamtej chwili pojął, że zdrajca nadal żyje. Wyczuł jego zapach w powietrzu, którym oddychał. Azir uniósł dłoń i armia elitarnych wojowników powstała z piasków u stóp schodów wyniesienia. Zerat, powiedział głosem pełnym złości, odpowiesz za swoje zbrodnie.